Szalone życie Sasy. Witajcie kochani. Ostatnie kilka dni upłynęło mi na pracach bardzo manualnych. Chodzi o duże jak widać malowinki, rysunki, trudno powiedzieć co to jest. To są takie kolorowe materiały, które ja w tej chwili zapełniam sztuką. Robię to w celu scenograficznym, ponieważ to są po prostu ozdoby na imprezę. Impreza odbędzie się w piątek najbliższy, to będzie 23, no i to będzie impreza w Łodzi. Będzie to impreza w Warszawie na Jasnej 1, taka LGBT z różnymi gejami, z różnymi lesbijkami i różnymi transami, no i w ogóle wszystkimi takimi i różnym UFO. No i ja na tą imprezę właśnie robię różne ozdoby, także jak ktoś ma ochotę pooglądać moje rysunki, malunki, to ja tam zapraszam. Będzie można też sobie potańczyć, upić się, no takie rzeczy tam będziemy robić, nie? Chcę Wam pokazać, jak te moje malunki wyglądają, co ja tam przygotowałam, jakie to jest ładne i w ogóle, żebyście no się zajarali, może wpadli, zobaczyli, albo się po prostu zajarali i pożałowali, że nie możecie być. No zawsze warto sobie coś zobaczyć, lepiej zobaczyć niż nie zobaczyć, także no zapraszam. To, kochani, jest głowa. To jest głowa, którą uszyłam na maszynie Tomasza Armady, właściwie nawet na dwóch maszynach, ponieważ no, były używane do tego dwie różne maszyny, aż żeby ją uszyć. Powiem Wam, że to jest mój debiut, jeśli chodzi o maszynę, bo nigdy w życiu nie szyłam na maszynie. No Tomasz mnie tego nauczył, serdecznie mu za to dziękuję. Naprawdę była to świetna zabawa, poszło bardzo sprawnie. Ja tę głowę zrobiłam, no jak na tak duży przedmiot, dość szybko. Ja byłam przyzwyczajona w swoim życiu do szycia ręcznego, co mi się zdarzało, no tak bez maszyny. To w swoim życiu trochę poszyłam w ten sposób, ale na maszynie jeszcze nigdy. I naprawdę było super, wszystkim polecam, szycie na maszynie jest fajne. No była to przygoda, było to takie zaciśnianie więzi z Tomaszem i z Kacperem, który też z nami się bawił w to. Świetnie też mu to wychodziło. A wracając do głowy, to jest to taki projekt, żeby ta głowa przeszkadzała ludziom. Ona będzie wypełniona świecącymi balonami, które to zakupiłam na Allegro. To są takie balony z diodami w środku. No jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo ja to wszystko muszę przewieźć tam do klubu. Tam to zainstaluję, zamocuję, tą głowę powieszę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bardzo mnie to ciekawi, jak ta głowa będzie świeciła. Ona jest wykonana w dużej mierze z takiego obrzydliwego materiału. On jest w kolorze cielistym. I z jednej strony jest takim no, dość paskudnym materiałem po prostu, a z drugiej, co ciekawe, jest taki jakby foliowany. No ale jak się na niego kapnie wodą, to on się tak dziwnie marszczy i ta twarz wtedy wygląda, jakby miała takie blizny potrądzikowe. To jest też bardzo ciekawe, ale to powiem Wam, że no, jak tak kapnęło, to się przestraszyłam, bo wyglądało, że tak już na tej głowie to zostanie, ale nie zostało. Bo okazuje się, że jak to wyschło, no to one zniknęły. Pierwszy z rysunków, które wykonałam, był inspirowany Elżbietą I. To jest taki bardzo przypakowany pan, taki pan łysy, w stylu męski. I on właśnie nosi takie szaty odpowiednie dla damy. No bo pomyślałam, że każdy może być z nas po prostu królową, że nie ma się co martwić, że jest się wielkim, łysym mężczyzną, żeby po prostu się tym nie przejmować i realizować swoje marzenia, podążać za swoimi snami, które mogą stać się rzeczywistością, jeśli tylko chcemy. Drugi rysunek, który wykonałam, to jest na takim pięknym, żółtym podkładzie, ja bardzo lubię ten kolor, to jest taka pani, która cieszy się życiem. Żeby podkreślić tę jej swobodę i wolność, postanowiłam dać jej nieco kolorowego owłosienia w różnych miejscach. No i tak zyskała sobie te czerwone, takie powiedzmy rude włosy.
które też myślę są bardzo radosnym elementem w tym wszystkim. No ta pani po prostu, ona się cieszy. Kolejny z rysunków to jest taki błękitny rysunek pani bądź pana drag queen. Tutaj sprawa jest dość płynna, ale chciałam zwrócić uwagę przede wszystkim na ten biustonosz, bądź może tutaj bardziej jest to taki gorset. Ten gorset, kochani, jest inspirowany takim stanikiem bullet bra. Mogliście się spotkać z czymś takim. One dawno temu były modne, taka Marilyn Monroe nosiła na przykład. To są takie spiczaste staniki, które zmieniają pierś w stożki, jak u Rity z Power Rangersów. Ja myślę, że to jest bardzo atrakcyjne, że to ładnie wygląda, jest takie intrygujące, ciekawe, więc przedstawiłam to na tym rysunku, taki stanik właśnie. Ten rysunek, kochani, to jest taka moja fantazja na temat trochę przybyszów z kosmosu, trochę tak naprawdę nas wszystkich, którzy też jesteśmy takimi małymi kosmitami w tym naszym świecie. I tak chciałam pokazać przez to, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas może być obcy, ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy jedną wielką kosmiczną rodziną. I te stworzonka, które tutaj widzicie, te twarze, te osobowości, te postaci, one mówią różne rzeczy. To są głównie aforyzmy o miłości. Jeśli ktoś chce sobie to poczytać z bliska, no to już zapraszam na jasną. Ja prawdopodobnie wstawię to kiedyś też troszeczkę większe. No w każdym razie jest tam wiele takich życiowych mądrości, których można się dowiedzieć właśnie od różnych istot pochodzenia no pozaziemskiego. Ten rysunek przedstawia taką silną panią Butch. Ta pani Butch podnosi ciężar, żeby podkreślić to, jaka jest silna właśnie. No po prostu to jest umięśniona pani z dużą ilością kolczyków. Taka pani, myślę, że jest naprawdę sympatyczna. No narysowałam taką panią, bo ładnie. Ja na przykład chciałabym być taka umięśniona. Ja trochę chodziłam na siłownię, no ale wiadomo jak to jest. Człowiek nie ma czasu. No ale myślę, że na tą siłownię wrócę. No i będę też taką umięśniona jak ta pani, to jest takie moje małe marzenie. Na razie po prostu ją sobie narysowałam na takim dosyć ostrym, czerwono-pomarańczowym podkładzie, na którym ona sobie tak świeci troszkę tą białą poświatą, a w tle ma kwiatki, bo kwiatki są ładne. No ten rysunek wykonałam w dużej mierze dlatego, że chciałam sobie po prostu więcej włosów z peru podoszywać. Ostatnio, jak może pamiętacie, jeśli ktoś oglądał mojego poprzedniego vloga na temat wizyty w Wólce Kosowskiej, to zakupiłam trochę peruk, mam tego dosyć dużo, no to doszywam je tam, gdzie się da, no tam gdzieś, gdzie można doszyć, to sobie doszywam, tutaj sobie doszyłam tak. Myślę, że fajnie, no super, moim zdaniem super sobie coś doszyć czasami do rysunku. No i takie ładne, o.